Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie działa mi multiplayer w Forza Horizon 4. I od razu przejdźmy do tematu, bo pewnie szukacie odpowiedzi na ten problem, dlaczego nie działa, co i jak. Ostatnio reinstalowałem system, więc wiem, jak niektóre osoby, jak niektórzy z was się czują, że nie mogą sobie grać w ulubioną ścigałkę. Sprawa jest dość prosta, no jeśli gracie sobie na Xbox One, to chyba wszyscy wiedzą, że musicie mieć kupiony abonament Xboxowy, który daje wam możliwość grania online, nie tylko w Fordzie, ale też w innych grach wyścigowych. Natomiast jeśli chodzi o graczy PC-towych, to tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo no trzeba mieć niestety czysty, zaktualizowany do najnowszej wersji system. Co to oznacza? Jeśli na przykład macie antywirusa Windows Defender, no to nie może on pokazywać żadnych błędów. Jeśli pokazuje wam jakiś tam wykrzyknik żółty, jakiś wykrzyknik czerwony, czy cokolwiek, to musicie ten problem rozwiązać tak, żeby Windows Defender nie miał żadnych jakby tam zastrzeżeń co do działania waszego systemu, po prostu, nie? Forza Horizon 4 jest bardzo mocno połączona z Windows 10 i żeby wszystko dobrze wam w grze działało, no to musicie mieć jakby wszystko dobrze działające w swoim systemie. Jeśli nie będziecie mieli czegoś zainstalowanego, najnowszej aktualizacji, czy właśnie będziecie mieli jakieś problemy z wirusami lub coś będzie wam, nie będziecie mieli Defendera zaktualizowanego, to niestety nie dacie rady grać online tutaj i Forza wam się po prostu nie połączy. I druga sprawa, to jak już tak po części wspomniałem, to są właśnie aktualizacje, czyli musicie mieć najnowszego Windowsa, jaki tylko jest, musicie sobie go pobrać, najnowsze aktualizacje. Nie możecie mieć na przykład jakiejś tam starszej wersji Windowsa, musicie mieć wszystko aktualne, no i najlepiej, żebyście mieli zaktualizowane też wszystkie sterowniki do waszego sprzętu. Po prostu takie wymagania ma Forza i musicie je spełnić. Najważniejsze dwie rzeczy, czyli Windows Defender musi być ogarnięty i musi być ogarnięty Windows sam w sobie, czyli musi być zaktualizowany do najnowszej wersji. I teraz taki protip, bo ostatnio, tak jak mówiłem, reinstalowałem sobie system i nie wiedziałem, dlaczego nie działa mi multiplayer, nie mogłem grać z widzami na multiplayerze, na streamie, a niby wszystko pokazywało, że mam zaktualizowane. Otóż sprawa wygląda tak, że trzeba kilka razy... Kurde, gdzie mam jechać? Trzeba kilka razy kliknąć w miejsce, gdzie aktualizuje się Windows. Trzeba kilka razy wejść w Windows Update, żeby jakby pojawiły się nowe pakiety do pobrania. Czasami jest tak, że Windows uznaje, że nie ma nowych aktualizacji, a na przykład wyłączycie komputer i włączycie z powrotem i nagle jakieś tam nowe aktualizacje się pojawiają, więc nie dajcie się zwieść. Niestety, ale trzeba jakby po reinstalacji systemu długo go aktualizować, żeby wszystkie aktualizacje się na 100% pobrały. Kurde, ja nie mam mapki, ja z tym gościem chyba wygram. A może nie. Także musicie mieć wszystko zaktualizowane i wszystko musi wam w systemie dobrze działać, bo inaczej nie zadziała wam online, a w najgorszym razie nawet może się nie uruchomić sama gra. Forza znaczy się, nie? Ty patrz, goście, co on tu robi? Goście, co ci jest? Pana gościa. What the fuck? Co? Będzie moja najdziwniejsza wygrana ever. Patrz typa. Co? Miał 5 klas. Wyższy samochód. What? Biorę jego furę. Ej, nigdy tak nie wygrałem jeszcze. Także weźcie to pod uwagę, jak będziecie sobie będziecie się zastanawiać, dlaczego wam coś nie działa. Ja wielokrotnie już miałem problemy z Fordzą w tym temacie, więc też sobie to zaktualizujcie. A ja sobie jeszcze chwilę pogram ten tryb, tylko wiecie co, włączę sobie mapkę, bo kurde, nie wiem, gdzie mam jechać. Nie mam pojęcia, jak wygrałem z tym gościem, naprawdę. Jeszcze postaram się opowiedzieć o takich problemach, jakie miałem z Fordzą i jak sobie z nimi poradziłem, jakie rozwiązałem. Jeśli sobie przypomnę, co tam miałem ostatnio, jakiś problem.
Co to pojechało? Nie wyzwał mnie na pojedynka? Kurde. Gonimy go, gonimy gościa. Gdzie on tam zwiał? O, chyba po nową furę pojechał. Czy coś. Gdzie on zniknął? Tego nie chcę, ja mam szybsze Audi. A, tak, próbuję sobie przypomnieć, bo jeszcze miałem jeden taki problem z Forzą. Aha! Jest taki głupi jakiś glitch albo bug związany z grą. Nie wiem, na czym to polega, ale jest coś takiego, że czasami jak masz otworzone kilka aplikacji w tle i one są w okienku, to Forza potrafi ci się dziwnie lagować, zmniejsza ci ilość FPS-ów do 30 na przykład, z 60. I tak na stałe, nie tak, że masz to słaby komputer i nie ciągnie ci gra, tylko po prostu. To jest dziwne. Gonię tego Focusa. Także tym się nie przejmujcie, ja myślę, że to jest błąd gry jakiś tam. Może właśnie niektóre aktualizacje Windowsa to naprawią. O dobra, mam go. 5 kontra 5. O, może być ciekawie. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Moja Audisa taka trochę... będzie walka, zobacz. moja Audisa szybsza, zdaje się. Ten Focus bardziej taki na jakiś shooter albo offroad czy coś takiego. Kurde, ale i tak nie mogę z tego poprzedniego samochodu. Ja tutaj próbowałem wam odpowiedzieć na pytanie, jak grać online. Aha, jeszcze dużo osób mnie się pyta, jak odblokować sobie najdłuższy wyścig w grze, czyli Goliath. Te okrążenia takie. No tutaj musicie sobie wbić poziom kierowcy rajdowego, zdaje się. Chyba 20 trzeba wbić. Tam są takie poziomy, w zależności od tego, co jeździsz, to możesz sobie jakby poziom wbijać, nie? Weźmiemy Porsche Cayenne. Pięknie. I trzeba wbić jakiś tam poziom, żeby ten wyścig się odblokował. I tyle. Co to jest? To jest chyba jakaś nowa fura w tym trybie. Jeszcze nie widziałem. Chłop będzie grał na Hashifterze, kurde. Cayenne'ką, dobrze. Ty, patrz, jakie poszerzone, ja nie wiedziałem. Chyba nie widziałem tego budkitu. Damn. No i dobra. Ostatnio sobie patrzyłem właśnie Cayenne'ki i powiem wam, że nie są drogie, jeśli bierzemy pod uwagę te pierwsze generacje Porsche Cayenne, nie? Naprawdę można nie drogo dostać, ale wątpliwa, znaczy wątpię, żeby opłacało się to kupić ze względu na to, że pewnie koszty eksploatacji takiego samochodu są dość drogie. No i wiadomo, że zużyty samochód dodatkowo będzie generował nam same koszty, a w przypadku jeszcze Porsche dodatkowo drogie części, chociaż nie jestem pewny, jak wygląda w eksploatacji Cayenne'ka. Patrz, 7 poziom, o nice. Zobaczymy, no w miarę wyrównany. Kurde. Mam trochę w plecy parę metrów. No i gościu ma taki zajebiście offroadowy samochód. Ten z gry Halo, nie? Także trochę nie Halo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobrze, dobrze tam ciśnie, podoba mi się. Znaczy, w sumie mało mi się podoba, ale ja chyba pojadę drogą. A nie, to już tutaj jest. O, fucking shit. No to przedupczyłem. O, man. Ej, jak macie jakieś problemy z grą, to piszcie w komentarzach. Na pewno znajdzie się ktoś, kto będzie mógł wam pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Od tego są komentarze, żeby pod tym filmem, żeby coś takiego zgłaszać. Natomiast mi ciężko jest odpowiedzieć na wasze wszystkie jakieś tam pytania na Instagramach, w mailach, nie wiadomo gdzie jeszcze, jak wam coś tam gra nie działa. Więc odpowiadam wam tak zbiorczo po prostu filmem, że musicie mieć jakby zaktualizowany Windows do najnowszej wersji i Defendera. To jest bardzo ważne, żeby tryb online w Fordzie wam po prostu działał. No i chyba tyle. Nie chcę tutaj jakoś za bardzo rozwlekać tego filmu, bo chcę wam po prostu w paru zdaniach odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi z tą Fordzą, dlaczego wam coś nie działa.
No i zapraszam Was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło. Hejka.